6 lipca 2018 roku rozpoczęto oficjalnie budowę zakładu produkcji pralek firmy Miele w naszej gminie. Głównym i symbolicznym punktem ceremonii było uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, w którym umieszczono kapsułę czasu, zawierającą życzenia i oczekiwania zarządu Miele i gości honorowych wobec nowego zakładu. Kościelnego błogosławieństwa udzielił biskup ewangelicki Jan Cieślar i ksiądz katolicki Stanisław Bracha. Dzień dobry. Wybraliśmy lokalizację Ksawerów dlatego, że byliśmy zachwyceni infrastrukturą, którą tutaj przygotowano. Braliśmy również pod uwagę dużą ilość dostawców i ich różnorodność, a także zasoby ludzkie, którymi region łódzki dysponuje. Chciałem taką wyrazić tą swoją radość i zadowolenie, że po tylu latach ta część Ksawerowa nareszcie zaczyna się zmieniać. Armia ludzi to była w końcu zatrudniona, że dzisiaj możemy, można powiedzieć, świętować, jeśli chodzi o Ksawerów, ten dzień. Myślę tutaj i o sferach rządowych, gdzie minister Kościński podpisywał umowy z firmą Miele. Myślę o zaangażowaniu posła, pana senatora. Myślę i tutaj, gdzie współpraca pomiędzy Łodzią, Pabianicami, Ksawerowem, starostwem, to musiało wszystko zafunkcjonować i najważniejsze, udało się. Cieszę się, że i pan prezes Michalik ze swoim zarządem włożył bardzo dużo pracy w to wszystko. Ale muszę pochwalić też i naszych, tak radnych, którzy wielokrotnie w błyskawicznym tempie musieli podejmować decyzje, by się zebrać, by szybciutko dokonać aktualizacji pewnych dokumentów. Pan Jarosław Pinder, który chyba najwięcej tutaj był zaangażowany ze strony urzędu w sprawy związane, proszę państwa, z tą gospodarką.